Witam państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem państwu o tym, dlaczego w sierpniu 1927 roku zamordowano generała Włodzimierza Zagórskiego i dlaczego Piłsudskiemu tak bardzo zależało na tuszowaniu tej zbrodni. Dowiecie się również tego, dlaczego sprawa generała Zagórskiego była największą tajemnicą marszałka a złotym patronem kanału jest pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Była godzina 19.45 6 sierpnia 1927 roku, gdy na dworzec wileński w Warszawie wjechał pociąg z Wilna. W żołnierzy wysiadł z niego generał Włodzimierz Zagórski. Ostatnie miesiące generał spędził w wileńskim więzieniu na Antokolu, do którego trafił zaraz po zamachu majowym. Zagórskiego oskarżono o bezprawne użycie lotnictwa, gdy w Warszawie toczyły się walki pomiędzy siłami wiernymi rządowi, a zamachowcami Piłsudskiego. Faktycznym jednak powodem aresztowania Zagórskiego była wiedza, jaką posiadał Zagórski na temat Piłsudskiego, pochodząca jeszcze z czasów, gdy pracował on w austriackim wywiadzie. Gdy Zagórski wysiadł z pociągu, adiutant Piłsudskiego, major Zygmunt Wenda, poinformował go o tym, że zostaje zwolniony. Zaproponował nawet Zagórskiemu, że podwiezie go we wskazane przez niego miejsce i tak rzeczywiście się stało. To był ostatni raz, gdy widziano generała Zagórskiego. W złożonych później zeznaniach major Wenda oświadczył, że podwiózł Zagórskiego na krakowskie przedmieście, gdzie generał wysiadł z samochodu i udał się do znajdującej się w pobliżu łaźni Fajansa. Co się z nim dalej stało, major Wenda nie potrafił powiedzieć. Sanacyjna prasa po zniknięciu Zagórskiego pisała, że generał obawiając się swojego procesu, uciekł za granicę. Po Warszawie zaczęły jednak krążyć plotki mówiące o tym, że Zagórski najprawdopodobniej został zamordowany przez ludzi Piłsudskiego, bo za dużo wiedział na jego temat. Generał Włodzimierz Zagórski był jednym z wyższych rangą polskich wojskowych. Urodził się w 1882 roku we Francji, ale wychowywał w Niemczech. W 1900 roku wstąpił do austriackiego wojska. Po 11 latach nienagannej służby rozpoczął pracę w HK Stelle, czyli austriackim wywiadzie wojskowym. W 1914 roku, gdy Piłsudski zaczął tworzyć polskie legiony, Zagórski został oddelegowany do ich nadzorowania z ramienia austriackiego wywiadu. Formalnie Zagórski stał się wówczas zwierzchnikiem twórcy Legionów, który został agentem austriackiego wywiadu. To właśnie Zagórskiemu Piłsudski składał swoje agenturalne meldunki i pobierał za to pieniądze. Gdy pierwsza wojna światowa uległa zakończeniu, Zagórski zaangażował się w obronę polskiej niepodległości. W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził jedną z dywizji rezerwowych, a potem został szefem sztabu tzw. frontu północnego. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej pozostał w armii. W 1924 roku objął stanowisko szefa Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Po zamachu Piłsudskiego. W maju 1926 roku Zagórski znalazł się w grupie wyższych oficerów, których internowano. Większość z nich po pewnym czasie została zwolniona, ale to zwolnienie nie objęło Zagórskiego i paru innych wyższych dowódców. Wszystkim postawiono różnego rodzaju zarzuty i osadzono ich w więzieniu. Zagórski siedział w wileńskim więzieniu na Antokolu. Pobyt w więzieniu postanowił wykorzystać na pisanie swoich pamiętników. To zaniepokoiło Piłsudskiego. Na początku sierpnia 1927 roku, na polecenie marszałka, pułkownik Aleksander Prystor zadzwonił do naczelnego prokuratora wojskowego, generała Józefa Dańca z zapytaniem. Jakie formalności muszą być spełnione, aby Zagórski opuścił wileńskie więzienie? Po rozmowie prystora z Dańcem, sprawa nabrała przyspieszenia. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie, na wniosek wojskowej prokuratury, podjął decyzję o zwolnieniu Zagórskiego z więzienia na antokolu. Prystor wysłał wówczas do Wilna kapitana Lucjana Miładowskiego, aby ten dopilnował na miejscu ostatnich formalności związanych ze zwolnieniem Zagórskiego. Gdy Miładowski przyjechał do Wilna, udał się do prokuratora Wojskowego Sądu Okręgowego w Wilnie, podpułkownika Edmunda Wełdycza, wręczając mu zalakowaną kopertę z nadrukiem ściśle tajne. Wełdycz po przeczytaniu korespondencji szybko załatwił resztę formalności, nie informując o zwolnieniu Zagórskiego ani komendanta więzienia, ani jego samego. Zagórski został następnie zapakowany do pociągu i w towarzystwie wojskowej eskorty dotarł do Warszawy. Tam miał spotkać się jeszcze z Piłsudskim, ale do tego spotkania nie doszło. Bo marszałek w ostatniej chwili zmienił swoje plany i wyjechał do Kalisza. Prowadzący śledztwo w sprawie zaginięcia generała Zagórskiego, major Wilhelm Mazurkiewicz, dowiódł później, że major Wenda i kapitan Miładowski kłamali, twierdząc, że 6 sierpnia byli sami na warszawskim dworcu wileńskim. Ustalił, że było z nimi jeszcze co najmniej kilku innych oficerów, a na warszawski dworzec wileński przyjechał więcej niż jeden wojskowy samochód. Drugi z nich, jak ustalił Mazurkiewicz, typ Kadilak-24, został wcześniej wypożyczony z warszawskiego pierwszego pułku szpoleżerów, którym dowodził wówczas pułkownik Bolesław Długoszowski. I dlatego Mazurkiewicz postanowił wezwać Długoszowskiego na przesłuchanie. Ten jednak unikał stawiennictwa. W końcu Mazurkiewicza wysłano na przymusowy urlop, i sprawa przesłuchania Długoszowskiego odłożona została na półkę. 5 października 1927 roku zapadła decyzja o ostatecznym zakończeniu śledztwa. W sprawie zaginięcia Zagórskiego. W tej decyzji utrzymano wersję, że generał Zagórski zdezerterował i ukrył się w nieznanym miejscu, aby uniknąć odpowiedzialności. Ministerstwo Spraw Wojskowych rozesłało do redakcji prasowych pismo, mówiące o tym, że publikowanie jakichkolwiek informacji, które są sprzeczne z ustaleniami prokuratury, Grozi konfiskatą całego nakładu. Wincenty Witos, trzykrotny premier, przed zamachem majowym, w swoich pamiętnikach opublikował list z opisem rzekomego mordu na generale Zagórski, nadesłany mu przez kogoś z zakopanego. Według tego listu Zagórski miał zostać przewieziony z warszawskiego dworca do mieszkania pułkownika Walerego Sławka. Pełniącego wówczas stanowisko oficera do zadań specjalnych przy Radzie Ministrów. Tam domagano się od Zagórskiego wydania przez niego dokumentów, które poświadczały przyjęcie przez Piłsudskiego 2000 austriackich koron za pracę na rzecz austriackiego wywiadu. Gdy Zagórski odmówił ich wydania, był torturowany, w wyniku czego zmarł. Jak wynikało z tego listu, sprawcami tej zbrodni mieli być podpułkownik Piątkowski, kapitan Myśliszewski, komendant Strzelca Kowalewski i niejaki Józef Łokietek, człowiek wywodzący się z warszawskiego świata przestępczego. Podczas torturowania Zagórskiego Myśliszewski miał zostać ranny. Z tego powodu Błyskawicznie zwolniono go z wojska i wszelki ślad po nim zaginął. To właśnie dlatego, gdy prokurator Mazurkiewicz postanowił przesłuchać Myśli Szebskiego, otrzymał z wojska informację, że osoba o takich personaliach w armii nie służy. Zwłoki zamordowanego generała Zagórskiego, jak wynikało z listu otrzymanego przez Witosa, miały zostać później Poćwiartowane i wrzucone do Wisły w okolicach Wilanowa. Ale zamordowanie Zagórskiego potwierdził również po latach generał Stanisław Kopański, który w czasie wojny dowodził samodzielną brygadą strzelców karpackich. Otóż w wydanych po wojnie wspomnieniach Kopański opisuje spotkanie majora wendy ze swoim dobrym kolegą z legionów, pułkownikiem Stefanem Mosorem, do jakiego miało dojść w 1940 roku w Paryżu. Major Wenda miał wówczas potwierdzić Mosorowi fakt zamordowania generała Zagórskiego. Ale jest też wersja mówiąca o tym, że Wenda zawiózł najpierw Zagórskiego do Belwederu. I właśnie tam doszło do zabójstwa generała. Miało do niego dojść podczas gwałtownej rozmowy Piłsudskiego z Zagórskim, w czasie której doszło pomiędzy nimi do rękoczynów. Być może właśnie to stało się powodem nagłej zmiany planów marszałka i jego natychmiastowego wyjazdu do Kalisza. W każdym razie obie wersje się nie wykluczają. Generał Włodzimierz Zagórski był postacią zbyt znaną, aby jego morderstwo utrzymać w tajemnicy. Zresztą 9 sierpnia 1927 roku wszystkie warszawskie dzienniki informowały o tym, że został on zwolniony z wileńskiego więzienia i przybył do stolicy. Nic dziwnego, że kuzynka generała Irena Zagórska po przeczytaniu tych informacji, Udała się natychmiast do majora Wendy, domagając się od niego odpowiedzi, co stało się z generałem, ale tej odpowiedzi nie otrzymała. 10 sierpnia 1927 roku naczelny prokurator wojskowy, generał Józef Daniec, wysłał pismo do pułkownika Stefana Kaczmarka, informując go o tym, że planowane spotkanie z Zagórskim, Marszałek Piłsudski przełożył na czas po swoim powrocie z Kalisza. To pismo zapewne miało oddalić wszelkie podejrzenia od marszałka. W tym piśmie generał Daniec nakazał również wszczęcie formalnego śledztwa w sprawie zaginięcia zagórskiego. Dzień później do pułkownika Kaczmarka wpłynęło kolejne pismo. Tym razem od pułkownika Józefa Beka, szefa gabinetu ministra spraw wojskowych. Bek nakazywał Kaczmarkowi rozpoczęcie poszukiwań Zagórskiego, jako podejrzanego o dezercję. To pismo również wyglądało na zaciemnianie całej sprawy. W rezultacie tego Kaczmarek rozesłał za generałem list gończy. Zagórski stał się więc osobą poszukiwaną za dezercję. Rodzi się jednak pytanie: dlaczego Piłsudski miałby pozbyć się generała Zagórskiego? Jak już wspomniałem, Zagórski dysponował materiałami kompromitującymi marszałka z czasów jego współpracy z wywiadem austriackim. Chodziło dokładnie o pokwitowania zapłaty za tę współpracę. I jak już wspomniałem, Zagórski pisał w wileńskim więzieniu swoje wspomnienia, w których ten wątek przypuszczalnie się pojawił. Ujawnienie współpracy Piłsudskiego z austriackim wywiadem byłoby dla niego wielką propagandową klęską, tym większą, że marszałek przejął władzę pod hasłem sanacji państwa, zarzucając swoim politycznym przeciwnikom szpiegostwo na rzecz obcych mocarstw Piłsudski zresztą wielokrotnie twierdził, że nigdy w życiu nie parał się szpiegostwem. W czasie zjazdu legionistów w Kaliszu, na który marszałek przybył 7 sierpnia 1927 roku, wygłosił mowę, w której padło hasło: Strzeżcie się obcych agentów. Nie mógł więc pozwolić na normalne śledztwo w sprawie Zagórskiego, bo to oznaczałoby dla niego polityczne samobójstwo. Wersję bezpośredniego związku marszałka z zabójstwem generała Zagórskiego potwierdzają również późniejsze losy wszystkich osób związanych z tą sprawą. Wszyscy zostali nagrodzeni przez marszałka. Pułkownik Prystor został premierem, a potem marszałkiem Senatu. Pułkownik Kaczmarek został sędzią Najwyższego Sądu Wojskowego. Major Wenda, wicemarszałkiem Sejmu. Kapitan Miładowski, przybocznym adiutantem marszałka. A major Mazurkiewicz, prowadzący śledztwo w sprawie Zagórskiego, za swoją dociekliwość w tej sprawie, został przeniesiony na niższe stanowisko służbowe, do Brześcia. W następnym moim filmie opowiem o tym, dlaczego amerykańscy bankierzy i przemysłowcy finansowali bolszewików. Dowiecie się, co było tego rzeczywistym powodem. Ten film będzie nosił tytuł, Kto sfinansował rewolucję październikową. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotemu patronowi, panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są. Pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, pan Dariusz Czarnotta, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym. Dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.